Cześć! Witam Was z poranków na warze z Wikingiem i dzisiaj zaczynamy, a bardziej kontynuujemy temat z któregoś poprzedniego vloga. Zacząłem Wam mówić o EDC, że moim zdaniu w tym temacie. Dzisiaj natomiast miałem okazję zobaczyć wypowiedź Mordena z kanału Postapokaliptycznej przez świat na temat Preppersów. Taki basic information na temat Preppersów. I stwierdziłem, że to jest temat wart poruszenia. Bo wyraźnie mam inne podejście w tym temacie. Ale od początku. Preppers to człowiek, który szykuje się na katastrofy, na apokalipsę zombie, na brak pracy, na gorsze chwile, na trudniejsze czasy. Co byście sobie nie wymyślili, zawsze jakiś Preppers na to się szykuje. I ostatnio zrobiło się to modne, zrobił się cały ruch wokół tego, są zloty, konwenty, fora i kupowanie tony ryżu do piwnicy. Przynajmniej ja to tak widzę, bo tym mi się kojarzy Preppers, o którym głośno, który się na YouTube pokazuje, który się z tym obnosi na prawo i lewo, tak? Tylko w stylu militarnym, 15 tysięcy noży, 20 tysięcy siekier i na chatę komukolwiek. Ja się jakiś czas temu dowiedziałem, że podobno też Preppersem jestem. Z czym się nie do końca zgodzę, nawet w ogóle się z tym nie zgodzę. Ja tylko wyznaję zasadę, którą mnie nauczyła moja babcia. Że lepiej mieć zapas i nie musisz do sklepu zapitalać za często, niż potrzebujesz kilo mąki, lecisz po kilo mąki. Potrzebujesz kolejna z kilo mąki, jesteś w czarnej D. Stąd się dowiedziałem, że kupując kilo mąki, bo potrzebuję plus dwa do zapasu, stałem się Preppersem. A ja myślałem, że po prostu robię zakupy rzadko. I mi się nie chce na nie często jeździć. I to jest mniej więcej dla mnie preparing, tak? Coś prostego, zwyczajnego, wyniesione prawie do jakiegoś kultu. A tak na zdrowy chłopski rozum. Pozwólcie. Człowiek robi jakieś zapasy, tak? Na jakiś czasowy okres. Każdy, przynajmniej według mnie, przeciętny człowiek ma na parę dni jedzenia w domu, tak? Jest to więcej bądź mniej, w zależności od możliwości składowania. Ale no, niewielu z moich znajomych żyje na dzień i kupuje codziennie rzeczy do jedzenia. Ja tu nie mówię, żeby, nie wiem, kupować wędlinę i mrozić 15 kg w zamrażarce. Ale prawda jest taka, jakby na przykład zamknęli sklepy. Macie na tyle w domu jedzenia, żeby te parę dni przeżyć, tak? Inna sprawa, że możecie nie mieć gdzie zrobić obowiązkowego posiłku, bo nie macie, nie wiem, kuchenki przenośnej czy innej rzeczy, ale do tego zaraz wrócę. Przy założeniu, że macie kuchnię indukcyjną, czyli wszystko na prąd, prąd pyk nie ma. Większość z Was parę dni spokojnie w stanie przeżyć, bo i zapasy picia ma. No nie wiesz, że wykupujecie po litr napoju do domu i codziennie po litr zapintalacie. Zawsze jakieś tam parę zgrzewek wody czy czegoś tam jest, tak? Czy soków, czy jakichkolwiek innych płynów. Co do jedzenia też macie. Od suchych rzeczy po jakieś konserwy, puszki, konserwy rybne, cokolwiek tak de facto. Więc z głodu nie umrzecie, tak? Więc na pewno na te 3 do 5 dni zapas w domu macie. No dobra, z wodą to może różnie bywa, no bo soku herbaty nie zrobisz, tak? Ale jak nie masz kłęki innej niż elektryczna w domu, a nie ma prądu, to i tak na gówno ci tak woda. Więc ja uważam, że każdy z nas jest w jakimś stopniu Preppersem, tylko nie każdy o tym wie. A wynoszenie tego do kultu jest trochę głupie, przynajmniej dla mnie. Ale wracam do tematu kuchenki. I parę rzeczy, które zawsze na warze wożę, czy tam w plecaku, czy przy sobie. Też moja babcia powiedziała mi po prostu zasadę, lepiej nosić niż się prosić. Więc wierzcie mi, ja noszę zbyt duże rzeczy przy sobie, z czego sobie zdaję sprawę, ale chociaż podług gabarytu auta mogę sobie to pozwolić. To noszę może jest złe słowo, ale mam przy sobie w jakimś tam odległości akceptowalnej.
I tak, zawsze jakiś kawałek kulki gazowej i naboje do tego mam na aucie. I powiem, że szczerze mi się raz to już przydało. W Międzyzdrojach na kontrakcie byłem, była wielka nawałnica, wywaliło prąd, myśmy mieli wszystko na indukcję i na prąd. I żeby głupią herbatę po tym, jak przemokliśmy, zrobić, mieliśmy na czym. I po to to włożę. A nie po to, że jak będzie cholerna apokalipsa zombie, czy zacznie się trzecia wojna światowa, to będę miał czym ewakuować się i żyć. A tak na poważnie. Cały czas byłem na poważnie, ale... A tutaj przechodząc do meritum. Byłem też na konwencie Preppersów w zeszłym roku. W zeszłym roku. I powiem wam, to co zobaczyłem tam, troszkę mnie przeraziło. Ja nie ukrywam. Było parę osób, które poznałem, szanuję i mają moim zdaniem zdrowe podejście do tematu. I dla nich chociażby warto było tam jechać, żeby ich poznać i mieć do tej pory kontakt i porozmawiać. Ale powiem wam, że znaczna większość, przynajmniej w moim mniemaniu, robią to, bo tak na to jest moda. I to mnie przeraża. Powiem wam szczerze, przerost formy nad treścią. Bo tam wszędzie jest zauważalne. Masę sprzętu, którego nawet nie wiem, nie użyli. Nie dlatego, że nie było okazji. Tylko jak masz 4 czy 5 noży przy pasie, no to jak chcesz użyć wszystkie naraz, tak? No dla mnie jest to nielogiczne. Ja jestem zwolennikiem tego, że dobry nóż nie musi być drogi. A to, że masz nóż za 1500 wcale nie oznacza, że jest dobry. Bo jak nie umiesz go ostrzyć, nie umiesz im się posługiwać, to na gównać taki nóż. Ja używam prostych noży. Mam i mory w zestawach, mam i Saremu. Ostrzę je częściej niż te customy się ostrzy. Ale nóż za 3 dychy nie spodziewam się cudów, tak? A uwierzcie mi, jak jest naostrzony, to kroi tak samo jak ten za 1500. Nie ma o to w tym chodzi. Moje zdanie, tak kończąc tą całą wypowiedź, bo się zaś rozgadam za bardzo. Moje zdanie w tym całym temacie jest takie. Macie swoje pasje, chcecie je rozwijać, okej, okay, ale zróbcie je zdroworozsądkowo. I naprawdę nie na pokaz. Dla mnie cały ten ruch Preppersów, że ostatnio kojarzy się naprawdę życiem na pokaz. Żeby pokazać ludziom, jak to zajebisty jestem, jestem przygotowany na zombie apokalipsę. I od razu, żeby była jasność, nie mówię tu o wszystkich, bo w każdym dziale znajdzie się i ta biała owca, i ta czarna. Ale powiem, jakoś do mnie to nie przemawia, ten cały ruch preparingu. I może tego jakoś się za Preppersa nie uważam. Robię wiele rzeczy w życiu. Dziwne rzeczy robiłem, jeszcze dziwniejsze umiem robić. Ale to wcale nie znaczy, że szykuję się na zagładę świata i myślę, gdzie ewakuować rodzinę w czasie W. Ale tak, wojna zostanie, to zweryfikuje wszystkie plany i moim zdaniem wszystkie one będą układane, jeżeli taka sytuacja faktycznie nastanie. Więc nie ma sensu aż tak przesadzać. Ale to jest moje. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać. Naprawdę z chęcią zapraszam do dyskusji w tym temacie. A powiem szczerze, że im bardziej spotkam ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają, tym ja się bardzo cieszę. Bo może mnie przekonacie, może ja was do tego przekonam, swojego zdania. I będzie może fajna dyskusja. A tak, ja se gadam do kamery. Parę osób to słucha. I powiem wam szczerze, że mi jest lepiej na sercu. Nawet dla tych paru osób. Jak posłuchają, będzie fajnie. Może ktoś przekonam. Może zniechęcę do robienia z siebie, do robienia szopki wokół swojej osoby. Może tak to powiem. Bo nie chcę teraz jakkolwiek obrażać. Ale żeby była jasność. Mam zdanie swoje. I jeżeli komuś się to nie podoba, do dyskusji zapraszam. I szanujmy się przede wszystkim, tak? Dobra. Ja wam na dole filmu daję na pewno odnośnik do Mordena, do filmu, o którym mówię. Tam zobaczcie jego podejście, tam odmawia masę, no dosyć paru Preppersów, takich bardziej znanych.
też w jakichś tam programach telewizyjnych występowali, mają swoje kanały na YouTubie, tam troszkę szerzej o tym temacie mówią. Ja mam swoje podejście, oni mają swoje, a naprawdę chciałbym z nimi tak kiedyś siąść i normalnie wszystkim porozmawiać za, przeciw, swoje argumenty dać, ich posłuchać. Powiem wam, że byłoby na pewno coś fajnego. Tylko też nie chciałbym robić jakieś gówno burzy tutaj, o nie to chodzi. Ale dyskusję na pewno chciałbym wywołać. Więc z mojej strony tyle. Zapraszam na kolejne poranki w Nawarze z Wikingiem. I co ja mogę więcej wam powiedzieć? Powodzenia w życiu. Na razie.